Szanowni Państwo, zbliża się kolejna 94. rocznica Bitwy Warszawskiej. Wydarzenia sierpnia 1920 roku niewątpliwie skłaniają nas do pewnych refleksji i przemyśleń. Siły zbrojne realizują swoje zadania na co dzień, przygotowując się do swoich powinności konstytucyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo i niepodległość naszego kraju, zapewniając integralność terytorialną naszego państwa. W szczególnym jesteśmy okresie, kiedy to za naszymi drzwiami, tuż u naszych granic, na wschodniej stronie naszej granicy jest sytuacja kryzysowa. Szczególnie w tej sytuacji kryzysowej każdy żołnierz, człowiek chodzący w mundurze zadaje sobie pytanie, jak realizować swoje powinności lepiej, aby dobrze służyć ojczyźnie. W tej szczególnej sytuacji, ale nie tylko w tej szczególnej sytuacji, naszym niewątpliwie pierwszym priorytetowym zadaniem jest budowanie zdolności obronnych naszego państwa, budowanie potencjału obronnego sił zbrojnych, naszych zdolności operacyjnych do realizacji powinności konstytucyjnych. Bez względu na to, czy jest kryzys za naszymi drzwiami, bez względu na sytuację globalną środowiska bezpieczeństwa, naszą niewątpliwą powinnością jest doskonalenie naszego rzemiosła. Służy temu szeroko zakrojony program modernizacji technicznej, przebudowy naszej armii, tak aby być wiarygodnym sojusznikiem w ramach NATO i Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, aby nasi sojusznicy patrzyli na nas z uznaniem za nasze osiągnięcia w Afganistanie, za nasze osiągnięcia w Iraku, za nasze osiągnięcia w innych misjach na całym świecie, tam gdzie było nam dane realizować nasze zadania operacyjne. Tym wszystkim, którzy przyczyniają się do budowy zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych, tym wszystkim, którzy dzisiaj pracując ciężko, służąc naszej ojczyźnie, przyczyniają się do budowy tychże zdolności, w Dniu Święta Wojska Polskiego chciałbym serdecznie podziękować. Podziękować wszystkim tym, którzy w tym procesie uczestniczą. Nie zapominając o tych, którzy w dniu dzisiejszym i w przeszłości realizowali zadania, ciężkie zadania operacyjne poza granicami kraju. Ze szczególną troską i uznaniem chciałbym się zwrócić do naszych kombatantów i weteranów, którzy oddali część swojego życia, poświęcili część swojego zdrowia, realizując te jakże zaszczytne, odpowiedzialne, ale bardzo trudne zadania. Dziękuję również wszystkim pracownikom cywilnym wojska za ich oddanie, za ich wkład pracy, za ich poświęcenie, niewątpliwie czasami spędzane godziny ponadliczbowe. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy się przyczyniają do wsparcia Sił Zbrojnych, samorządom, władzom lokalnym, tam gdzie ta współpraca jest niezbędna i potrzebna. Dziękuję wszystkim tym, z którymi przyszło mi pracować, współpracować i realizować trudne, odpowiedzialne i niezbędne zadania na rzecz umacniania bezpieczeństwa państwa. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.